Dodatek elektryczny zarówno w parlamencie, jak i w wielu domach budził emocje. Szczególnie, że nie wszystkie zapisy zawarte w artykule 27 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku są dla potencjalnych beneficjentów i urzędników oczywista. Mieszkamy w domu jednorodzinnym od wielu lat. Niedawno wyrzuciliśmy z kotłowni kopciucha i zamontowaliśmy pompę ciepła. Duży wydatek, a teraz wychodzi, że nie dostaniemy dodatku elektrycznego, bo pompę zamontowaliśmy i zgłosiliśmy po 11 sierpnia. Ukarano nas za ekologię. Czytaliśmy w mailach od widzów. Rozczarowanie pogłębiały liczne internetowe publikacje, których autorzy wyjaśniali znaczenie przepisu nieprawidłowo, twierdząc, że do wsparcia w takiej sytuacji kwalifikują się zasadniczo tylko nowe budynki. Urzędnicy, a obdzwoniliśmy kilka ośrodków pomocy społecznej w odpowiedzi na problem, rozkładali ręce, twierdząc, że wskazana data jest tą graniczną. Pełni wątpliwości o wyjaśnienie sytuacji zwróciliśmy się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Odpowiedź, jaką uzyskaliśmy, zadowoli wielu potencjalnych beneficjentów dodatku. Przepis wskazuje, że dodatek elektryczny przysługuje, jeżeli główne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do ewidencji. Chodzi więc o nowe źródło, a nie o nowy dom. Jednoznacznie wynika to z nadesłanej interpretacji, w której podkreślono, że są to źródła, o których mowa w artykule 27g ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Chodzi o źródła, które powinny być zgłoszone do ewidencji w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia. Ostatecznie więc, jeżeli po 11 sierpnia 2022 roku w wyniku modernizacji systemu ogrzewania w istniejącym już budynku zainstalowano i uruchomiono nowe źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną, na przykład pompę ciepła, i w ciągu 14 dni od uruchomienia dokonano jego zgłoszenia do ewidencji, dodatek elektryczny może być przyznany, wyjaśnił nam resort klimatu i środowiska.